Mur berliński. Życie w podzielonym mieście. Na początku 1961 roku Berlin Zachodni był swoistą wyspą na terenie NRD, oknem wystawowym kapitalizmu i celem uciekinierów ze wschodu. Symbolizował wolność polityczną i umiarkowany dobrobyt. W Berlinie Wschodnim panowała Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec i radzieccy okupanci. Dwa ustroje i dwa systemy walutowe w jednym mieście. Z NRD uciekały dziesiątki tysięcy ludzi. Kraj powoli się wyludniał. Lato 1961 roku. Ludzie bawią się na pierwszym niemiecko-amerykańskim festynie, ale wyczuwa się zagrożenie. Krążą plotki, że Berlin Wschodni chce zamknąć granice. Przywódca NRD, Walter Ulbricht, zaprzecza. Nic nie wiem o takim planie. Robotnicy zajmują się przede wszystkim budową mieszkań w stolicy. Na tym koncentrują swoje wysiłki. Nikt nie zamierza wznosić muru. Doprawdy? Przecież taki plan istnieje od dawna. Początek sierpnia. Berlińczycy cieszą się urokami lata. Opalają się i szukają okazji w sklepach. Wszystko toczy się utartym torem i nikt nie przeczuwa przykrej niespodzianki. 13 sierpnia 1961 roku rusza budowa muru. Straż graniczna i grupy bojowe zamykają granice. Rozciągają druty kolczaste, wznoszą zapory i stawiają betonowe słupy. Wschód odcina się od zachodu. Berlińczycy z obu stron miasta są zaszokowani i bezradni. Druty i zapory dzielą miasto i rodziny. Mieszkańcy powoli pojmują, co to naprawdę dla nich oznacza. Zachodni alianci obserwują rozwój sytuacji, ale nie interweniują, gdyż budowa muru nie zagraża integralności ich sektorów miasta. Zachodni Berlińczycy czują się żywcem zamurowani. Burmistrz Willy Brandt jest wstrząśnięty. Przez środek Berlina ma przebiegać nie tylko rodzaj granicy państwowej, ale i swoisty mur, jak w obozie koncentracyjnym. 27 października, napięcie na Friedrichstrasse. Pojawiają się amerykańskie i radzieckie czołgi. Dochodzi do konfrontacji przy punkcie kontrolnym Checkpoint Charlie. W Berlinie Wschodnim policjanci kontrolują amerykańskich żołnierzy wbrew przyjętym zasadom. Brytyjczycy ani Amerykanie nie mogą sobie na to pozwolić. Grozi eskalacja konfliktu. Świat wstrzymuje oddech. Po 16 godzinach czołgi się wycofują. Oba supermocarstwa ogłaszają zwycięstwo. Rok 1962. Już ponad 20 osób zginęło podczas próby ucieczki na zachód. W rocznicę wzniesienia muru o godzinie 12 zachodni Berlińczycy zatrzymują się i 3-minutową ciszą czczą pamięć ofiar. Potem zaczynają trąbić klaksonami. Kilka dni później, 17 sierpnia, w piękny letni dzień, studentka z Berlina Zachodniego, Margit Hoseini, świętuje urodziny w pobliżu Checkpoint Charlie. Widzi, jak Peter Fechter zostaje postrzelony podczas próby ucieczki i leży ciężko ranny w strefie śmierci. Studentka obserwuje jego powolną agonię. To było dla nas przerażające, traumatyczne przeżycie. Widzieliśmy, jak ten młody człowiek leżał i wzywał pomocy. Najpierw krzyczał dość głośno, a potem już tylko coraz ciszej błagał, jakby powoli uchodziło z niego życie. To było naprawdę potworne.
Nikt nie odważył się pomóc umierającemu. Ani Amerykanie, ani zachodnio-berlińska policja, ani NRD-owscy pogranicznicy. Dopiero po godzinie zabrano ciało zabitego. Pisały o tym gazety na całym świecie. Wydarzenie stało się symbolem brutalnego podziału miasta. Lato 1963 roku. Prezydent Kennedy odwiedza Berlin Zachodni, prawie dwa lata po budowie muru. Berlińczycy musieli długo czekać, więc entuzjastycznie witają amerykańskiego przywódcę. Jego przejazd otwartą limuzyną przez odcięte miasto był wręcz triumfalny. Milion mieszkańców wiwatowało na jego cześć. Wśród nich 20-letnia Heidrun Kotte. Nie mogła się wręcz doczekać. To był wspaniały człowiek i polityk. Przyjechał do nas, zwykłych Berlińczyków, i powiedział, że cały świat nas popiera. To było wspaniałe uczucie. Przed ratuszem dzielnicy Schöneberg zgromadziły się setki tysięcy Berlińczyków, chcących wysłuchać przemówienia charyzmatycznego prezydenta. Ludzie czekali na wyraźny znak, że siły amerykańskie będą chronić Berlin Zachodni. Słowa Kennedy'ego pozwoliły mieszkańcom uwolnić się od lęku i przeszły do legendy. Dlatego jako wolny człowiek mówię z dumą. Jestem Berlińczykiem. Ludzie zaczęli krzyczeć i wiwatować. Było ich słychać aż w Pankow. Wszyscy byli zachwyceni. To było niezapomniane przeżycie. W grudniu rygory nieco zelżały, przynajmniej dla zachodnich Berlińczyków. Dzięki układowi o przepustkach mogli odwiedzać krewnych we wschodniej części miasta. Setki tysięcy chciały przekroczyć granice między sektorami i długie godziny czekały w kolejkach przed punktami wydawania przepustek. 19 grudnia otworzono na kilka dni przejścia, ale tylko dla mieszkańców zachodniej części miasta. Po dwóch latach krewni znów mogli się spotkać. Berlińczycy padli sobie w ramiona. W pobliżu muru wciąż burzono domy, które zdaniem władz NRD stały zbyt blisko granicy między sektorami. Powstały nowe strefy śmierci i zapory. Coraz trudniej było uciec przez mur. W październiku doszło do spektakularnej ucieczki. Zachodnio-berlińscy studenci wykopali tunel przy Bernauer Strasse. Miał 145 metrów długości i leżał 12 metrów pod ziemią. Był to najdłuższy i najgłębiej położony tunel. 57 osób uciekło nim na zachód. Prace przy nim trwały pół roku. Jednym z budowniczych był student prawa Peter Schulenburg. Oburzyła go budowa muru i solidaryzował się z mieszkańcami Berlina Wschodniego. Wszyscy się cieszyli. Wielu nie mogło uwierzyć, że dosłownie w ciągu kilku minut udało im się przedostać na zachód. Część uciekinierów obawiała się, że nadal są we wschodniej części miasta i że stali się ofiarami prowokacji Stasi. Wielu szlochało i płakało ze szczęścia. Służby NRD odkryły tunel. Doszło do wymiany strzałów między NRD-owskimi pogranicznikami i pomocnikami z zachodu. Od rykoszetu zginął pogranicznik Egon Schulz. W Berlinie Wschodnim uznano go za męczennika. Kierownictwo partii wykorzystało tragedię do celów propagandowych.
Przez dziesiątki lat ukrywano, że pogranicznik zginął od zbłąkanej kuli wystrzelonej przez kolegę. Budowniczowie tunelu, w tym Schulenburg, dowiedzieli się o tym z akt Stasi po upadku NRD. Uroczyste otwarcie Centrum Europa przy Breitscheidplatz. To nowy symbol Berlina i wizytówka Złotego Zachodu. 86-metrowy budynek był najwyższy w mieście. Widać go też było we wschodniej części Berlina. Prawdziwa świątynia konsumpcji, pasaże ze sklepami i restauracjami na światowym poziomie. Kilka dni później na niebie pojawiły się radzieckie migi. Przeleciały nisko nad miastem. W wielu budynkach wypadły szyby, również w Centrum Europa. Powodem owej demonstracji siły było planowane w Berlinie Zachodnim posiedzenie Bundestagu. Wschód uznał to za pogwałcenie istniejącego stanu prawnego. Berlin Zachodni nie należał do Republiki Federalnej. Utrudniano też tranzyt. NRD na wiele godzin zamknęła przejścia graniczne. Samochody stały w długich kolejkach. Jak długo byliście w drodze? Staliśmy 15 godzin. Tak długo, że trudno to określić. Mimo utrudnień posiedzenie się odbyło. Nic nie może naruszyć prawa Bundestagu do zwołania posiedzenia w Berlinie. Zachodni alianci widzieli to inaczej. Nie chcieli konfrontacji i zakazali zwoływania dalszych posiedzeń w Berlinie Zachodnim. 2 czerwca 1967 roku do Berlina Zachodniego przybył szach Persji Reza Pahlavi i jego małżonka Farah Diba. Ogłoszono stan pogotowia. Studenci protestowali nie tylko przeciwko planowanemu wprowadzeniu stanu wyjątkowego i amerykańskiej wojnie w Wietnamie, ale również przeciwko dyktaturom, czy to w Grecji, czy w Iranie. W ratuszu Schönberg szach miał się wpisać do Złotej Księgi Miasta. Demonstranci krzyczeli do niego morderca. Irańska służba bezpieczeństwa atakowała studentów kijami. Z wiwatujących Persów zmienili się w bijących Persów. Policja nie interweniowała. Gdy szach pojechał wieczorem do opery na czarodziejski flet Mozarta, znów powitali go demonstranci. Policja miała ich rozpędzić. Wydano zgodę na użycie siły. Około 20:30 padł strzał. Policjant Karl-Heinz Kuras postrzelił z bliskiej odległości studenta Benno Onenzorga. Próby uratowania go zawiodły. Młody człowiek zmarł tej samej nocy. Śmierć Onenzorga wywołała kolejne demonstracje i spowodowała radykalizację ruchów studenckich. To, co się określa mianem rewolty 1968 roku, zaczęło się 2 czerwca roku 1967. Ciało Onenzorga przewieziono do Hanoweru. Odprowadzało je ponad 15 tysięcy żałobników. Rok 1968. Reprezentacyjną ulicą Kudam przetaczają się kolejne protesty przeciwko wojnie w Wietnamie, wydawnictwu Axela Springera, dyktaturze w Grecji, czołgom w Pradze i planom wprowadzenia stanu wyjątkowego. Protestowano też przeciwko protestom. Gdy 17 lutego przeciwnicy wojny w Wietnamie wyszli na ulicę, doszło do starć. Zasiedzieli zachodni Berlińczycy, którzy przeżyli blokadę 1948 roku i słyszeli wystąpienie Kennedy'ego, nie zgadzali się na antyamerykańskie wystąpienia młodzieży. Najpopularniejszą postacią tzw. opozycji pozaparlamentarnej był Rudi Dutschke. Gniew wobec burzycieli i mącicieli skupił się na jego osobie. 11 kwietnia Dutschke został ciężko postrzelony. Przy zamachowcu znaleziono artykuł z niemieckiej Gazety Narodowej z nagłówkiem "Powstrzymajcie Dutschkego, bo dojdzie do wojny domowej". Wieczorem 3000 demonstrantów przyszło pod budynek wydawnictwa Springera. W kierunku okien poleciały kamienie. Grupa demonstrantów przedarła się przez kordon policji i próbowała wejść do budynku, żeby wziąć szturmem pomieszczenia redakcji. Springer, morderca.
Atak się nie powiódł, za to demonstranci przewrócili i podpalili wozy dostawcze, żeby uniemożliwić dystrybucję gazet Springera. Policja z trudem opanowała sytuację. Następnego dnia budynek otoczono zasiekami z drutu kolczastego. Doszło do wyraźnego podziału między tradycyjną częścią zachodnioniemieckiego społeczeństwa a zbuntowaną młodzieżą. Rok 1970, narodziny RAF-u. Horst Mahler i Ulrike Meinhof zorganizowali ucieczkę skazanego Andreasa Badera. Od kwietnia 1970 Bader odsiadywał w Berlinie karę więzienia. Odwiedziła go znana dziennikarka Ulrike Meinhof. Oświadczyła, że chce z nim napisać książkę. Adwokat Mahler wnioskował o spotkanie poza zakładem karnym. Na razie ustalono, że sprawcy wpuścili przez drzwi Instytutu gaz łzawiący, potem sterroryzowali pracowników i uwolnili Badera z użyciem broni. Tak narodziła się frakcja Armii Czerwonej RAF. Uwolniono Badera. Lewicowa dziennikarka Ulrike Meinhof zeszła do podziemia. Również adwokat Mahler zmienił strony. Grupa odleciała ze wschodnioberlińskiego lotniska Schönefeld do Bejrutu. NRD-owscy pogranicznicy rozpoznali fałszywe dokumenty, ale nie interweniowali. Tym samym pomogli uciekinierom. 29 września 1970 roku, potrójny atak RAF-u. Zamaskowani sprawcy obrabowali 3 banki w mieście. Tu policja znalazła papierową torbę z płaszczami, kurtkami i maskami zrobionymi z czapek. Mahler został zatrzymany. Inni członkowie RAF-u dotarli do Niemiec Zachodnich. Terroryzm stał się zagrożeniem międzynarodowym. Rok 1971. 10 lat po wzniesieniu muru na wschodzie zaczęła się nowa epoka. Odwilż w Komitecie Centralnym SED. Walter Ulbricht stracił władzę i musi odejść. Serdeczne podziękowania dla towarzyszy. Zmiany personalne miały oczywiście błogosławieństwo Moskwy. Jego następcą został dotychczasowy numer 2 Erich Honecker. Nowy pierwszy sekretarz obiecywał przełom i ogólny postęp. Jest nadzieja na zbliżenie. Od miesięcy 4 mocarstwa obradują w budynku dawnej Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec w Berlinie Zachodnim. 25 lat po wojnie należy ostatecznie uregulować status Berlina. 3 września 1971 roku Stany Zjednoczone, Zjednoczone Królestwo, Francja i Związek Radziecki podpisują traktat 4 mocarstw, wydarzenie na miarę historii. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Traktat uregulował status prawny podzielonego miasta, swobodę wjazdu i stosunek Berlina do Republiki Federalnej. Kwestie techniczne i polityczne. Potem podpisano kolejne układy. Porozumienie w sprawie tranzytu ma ułatwić podróżowanie zachodnim Berlińczykom. Uzgodniono zasady tranzytu między miastem a Republiką Federalną. Również znany playboy, Rolf Eden, z radością przyjął nowe swobody. My z Berlina na pewno dużo zyskamy na nowych porozumieniach. Niemcy zachodni, a także inni ludzie będą mogli przyjeżdżać do Berlina. Już bez zagrożenia szykanami i bez długich kolejek na granicy. Na pewno więcej osób zdecyduje się na krótki wypad do Berlina. Wiosna 1972 roku. NRD ogłasza kolejne ułatwienia dla podróżujących. W ramach gestu dobrej woli zachodni Berlińczycy mogą przyjechać do Berlina Wschodniego na Wielkanoc. W ciągu 3 dni do 5 biur wpływa prawie 60 tysięcy wniosków. 29 marca mieszkańcy Berlina Zachodniego mogą odwiedzić pozostałą część miasta. Od 6 lat nie było tu tak wzruszających scen powitań. Większość podróżnych przybywa na zatłoczony dworzec przy Friedrichstrasse. Krewni czekali również na Gerta Knechta i prezenty.
Nie wszystko można omówić przez telefon, ale powiedzieli nam, czego by sobie życzyli. Przywieźliśmy im kawę, czekoladę i ubranko dla małej. Bardzo chciała je dostać, więc jej kupiliśmy. Dla wielu była to wizyta w obcym mieście. Centrum zmieniło się nie do poznania. Rok 1973. Młodzież świata gości w Berlinie Wschodnim. Po raz drugi od 1951 roku miasto organizuje Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Przybyło 8 milionów gości, którzy nie przestrzegali socjalistycznej dyscypliny. Wolna miłość, długie włosy, kolorowy chaos. Nagle w stolicy NRD prawie wszystko było dozwolone. Przez 9 dni na Alexanderplatz panował wyjątkowy nastrój. Przyjechali goście ze 140 krajów. Dni pełne życia, noce pełne miłości. Socjalistyczna, wolna młodzież niemiecka kołysze się w rytmie samby. Karnawał w Berlinie Wschodnim. Kolorowe towary z zachodu na wschodzie. Intershopy, czyli sklepy dewizowe dla obywateli NRD. Zachodnie produkty za twardą walutę, do tej pory dostępne tylko dla gości zza żelaznej kurtyny. Teraz wschodni Niemcy też mogą je kupować. Za pieniądze od krewnych z zachodu nabywają kawę, czekoladę i papierosy. Również dziennikarka Regine Sylwester odkryła nowy, kolorowy świat. W moim sklepie widać było puste półki. Sam wystrój też nie był najładniejszy. Na Wielkanoc i Boże Narodzenie chodziłam do Intershopu. Można było tam zobaczyć zabawne figurki Mikołajów, a na Wielkanoc zajączka z dzwoneczkiem. Co ciekawe, zaczęłam odczuwać pewne pokusy. Oba państwa niemieckie nawiązały w maju stosunki dyplomatyczne. Urzędnik ministerialny Hans Otto Breitigam przyjechał do Berlina z tak zwaną komisją wstępną. Siedziba stałego przedstawicielstwa była jeszcze w budowie. Zachodnio-niemieccy dyplomaci zatrzymali się w hotelu Unter den Linden. Breitigam przyjmował tam pierwszych interesantów, głównie obywateli NRD zainteresowanych wyjazdem na zachód. Wtedy pojąłem ludzki wymiar i praktyczne skutki podziału Niemiec. Wcześniej znałem je w teorii, ale teraz konfrontowałem się z losem poszczególnych ludzi, na przykład 13-letniego dziecka, które nie mogło wyjechać do rodziców. Nie mogłem pozostać obojętny. Półtora miesiąca później siedziba stałego przedstawicielstwa, tak zwany Biały Dom, była gotowa. Kawałek Republiki Federalnej w Berlinie Wschodnim. Pierwszym stałym przedstawicielem był Günter Gauss. Rok 1975. Turecki chłopiec bawił się piłką, która nagle wpadła do szprewy. Çetin Mert chciał ją wyciągnąć, ale zsunął się do wody. Zachodnio-berlińscy strażacy nie mogli mu pomóc, bo ta część rzeki należała do Berlina Wschodniego. Wiemy, że nie wolno nam wkraczać na teren akwenu. Zwróciliśmy się do NRD-owskich ograniczników. Jeden z żołnierzy obiecał nam pomoc, ale uprzedził, że to chwilę potrwa. Gdy NRD-owska łódź ratunkowa dotarła na miejsce, chłopiec już nie żył. Był jedną z najmłodszych ofiar muru berlińskiego. W poprzednich latach czworo dzieci utonęło w szprewie. Od miesięcy trwały bezowocne rozmowy o układzie w sprawie wzajemnej pomocy. Do tej pory twierdziliśmy, że umacnianie granicy czy stawianie płotów nie należy do naszych zadań. Teraz zastanawiamy się, czy w ramach posiadanych środków nie możemy zrobić czegoś więcej dla ludzi, a zwłaszcza dla małych dzieci. Zachodni brzeg rzeki zabezpieczono płotami. Pogranicznikom z NRD przełożeni nakazali udzielanie pomocy przy wypadkach. W Helsinkach 35 państw, w
tym NRD szykuje się do podpisania aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Dotyczy pokojowego współistnienia, współpracy naukowej i gospodarczej oraz praw człowieka i obywatela. Wschodni Berlińczycy są pełni nadziei. Może będziemy mogli jeździć dokąd chcemy. Pewnie dojdzie do połączenia rodzin. Mam tam rodziców, chciałbym ich odwiedzić. Na szczycie w Helsinkach przywódca SD Erich Honecker i kanclerz Helmut Schmidt spotykają się po raz pierwszy. NRD czuje się dowartościowana i uznana przez świat. To triumf Honeckera. Zachodnie demokracje cieszą się, że wszystkie państwa uznają prawa człowieka i podstawowe wolności. Akt końcowy KBWE jest kamieniem milowym na drodze porozumienia między Wschodem a Zachodem, ale stosunki niemiecko-niemieckie wciąż są dalekie od normalności. 17 stycznia. Pierwszy lot samolotu Concorde z Paryża do Berlina. Prędkość ponaddźwiękowa i futurystyczny design. Zaczęła się nowa era lotnictwa. Concorde wykonał honorową rundę nad Berlinem. O 9.45 wylądował na lotnisku Tegel. Tysiące Berlińczyków czekały na chłodzie, żeby zerknąć do wnętrza maszyny. Concorde to rzadki widok na Tegel. Loty z Berlina Zachodniego do europejskich miast okazują się jednak zbyt drogie. 23 kwietnia, otwarcie Pałacu Republiki. Budowla jest dumą Berlina Wschodniego. W korytarzach pałacu można podziwiać dzieła sztuki. Są tam bary i restauracje, kręgle, dyskoteka, a nawet poczta. Pałac ma być dowodem rozwoju i zamożności stolicy NRD. Korespondent ARD, Lothar Lewe, jest pod wrażeniem. Wyposażenie jest najwyższej jakości. Nie szczędzono pieniędzy ani materiałów. Inżynierowie i robotnicy dołożyli wszelkich starań. Wykonanie jest bardzo przyzwoite. Mieszkańcy NRD byliby jednak szczęśliwi, gdyby przy wszystkich budowach tak dbano o jakość. Wczesnym latem zaczęto wznosić nowe segmenty muru. Mur z 1975 roku ma być solidniejszy i skuteczniej uniemożliwiać ucieczki. Efekt uboczny. Biel jego ścian przyciąga po stronie zachodniej artystów z całego świata. Rok 1979. Po zachodniej stronie miasta zainteresowanie wzbudza Hala Mani Wielkości, czyli Międzynarodowe Centrum Kongresowe ICC. Kosztowało prawie miliard marek, dwa razy więcej niż planowano. 80 sal na 12 tysiącach metrów kwadratowych. To odpowiedź Zachodu na Pałac Republiki. Wschód nas nie przebije. Na otwarcie największego centrum w Europie przyjeżdżają VIP-y z całego świata. Brakuje tylko przedstawicieli NRD. Centrum otworzyło nowy rozdział w historii Berlina. Prezydent Walter Scheel ma nadzieję, że inwestycja się opłaci. Świętują też celebryci, jak Udo Jürgens. Gorąca bitwa przy bufecie w prestiżowej budowli Zachodu. Wszyscy są zachwyceni. Nawet stary berliński aktor i kabareciarz Harald Junke jest mile zaskoczony. Z zewnątrz przypomina statek kosmiczny Enterprise, ale w środku mieści się przyjazne pod względem komunikacyjnym centrum pełne życia i ludzi. Idealne rozwiązanie dla Berlina. Po drugiej stronie muru też zarządzono święto. Powód zawsze się znajdzie. Tym razem jest to zielonoświątkowe spotkanie młodzieży. Rok 1979 stoi pod znakiem 30-lecia NRD. Władze nie szczędzą pieniędzy ani wysiłków. Jednak nie tylko świętowano. W Czerwonym Ratuszu Związek Pisarzy wraz z przedstawicielami partii i Służby Bezpieczeństwa urządza sąd nad 9 krytycznymi twórcami. Są wśród nich Stefan Heim, Klaus Schlesinger i Rolf Schneider.
Z 400 pisarzy 350 głosuje za wydaleniem kolegów. Oznacza to zakaz pisania, bo tylko członkowie związku mają prawo wydawać książki. 47-letni Rolf Schneider traci źródło utrzymania, ale to nie wszystko. Doświadczyliśmy bezwzględnego odrzucenia. Było to bardzo przykre, zwłaszcza dla rodzin. Moje dzieci chodziły wtedy do szkoły i były tam prześladowane. To był autentyczny mobbing, w dodatku nie ze strony uczniów, ale nauczycieli. Cukierkowy świat realnego socjalizmu. 7 października, 30. urodziny NRD. W braterskim pocałunku gość z Kremla, Leonid Breżniew, i gospodarz Erich Honecker. Breżniew i Honecker obok siebie. Początek wielkiej pompy. W pobliżu muru zorganizowano z rozmachem defiladę, która wydała się dziwnie anachroniczna. Marsz z pochodniami aleją Unter den Linden wywołał zaś u niektórych przykre skojarzenia z przeszłością. Sześć dni później strzelanina przy murze. Zdaniem zachodnio-berlińskiej policji musiało dojść do wymiany strzałów między uciekinierem a pogranicznikami. Policjanci zauważyli, że kilka godzin po strzelaninie wynoszono przykryte zwłoki. Świadek relacjonował. Nagle usłyszałem pojedyncze strzały, a potem krzyk. Później zapadła cisza. Październik 1979 roku. Bezimienna ofiara muru. Do tej pory niewyjaśniony przypadek. Rok 1980 był na Zachodzie rokiem inicjatyw obywatelskich. Skłotersi żądali umów najmu w dzielnicy Kreuzberg. Zajęli stare budynki, które Senat postanowił wyburzyć. W Berlinie brakuje terenów pod budowę. W Kreuzbergu od lat nie inwestowano. Wielu mieszkańców rozsypujących się domów czeka na zmiany. Znikały całe rejony ulic. Krytycy mówili o sanacji do gołej ziemi. Planiści zamierzali postawić wysokie bloki mieszkalne, podobne do tych z nowego centrum Kreuzbergu, mrówkowce i pawilony handlowe. Berlińczycy nazywali ów betonowy krajobraz kacetem. Stare dzielnice były skazane na zagładę. W kwartałach przeznaczonych do rozbiórki pojawili się imigranci, artyści oraz starzy Berlińczycy. Wielokulturowa mieszanka w cieniu muru. Rok 1981. Przedterminowe wybory w Berlinie Zachodnim i spore zmiany w parlamencie. Pojawia się lista alternatywna, berlińscy zieloni. Po 25 latach z górą CDU ma swojego burmistrza, Richarda von Weizsäckera. Senatorem spraw wewnętrznych zostaje kontrowersyjny Heinrich Lummer. Jedni cenią jego zaangażowanie, inni obawiają się twardej linii. Od nowego senatu oczekujemy zdecydowanego działania wobec skłotersów. Kryminaliści powinni stamtąd wylecieć. Lummer jako senator spraw wewnętrznych, trudna sprawa. Ciężkie czasy dla skłotersów i innych miłych ludzi. We wrześniu następuje eskalacja konfliktu. Lummer przeprowadza demonstrację siły i jednego dnia opróżnia 8 domów. Dochodzi do użycia pałek i gazu łzawiącego. Skłotersi wznoszą barykady i rzucają kamieniami. Na ulicach toczą się walki. Lummer organizuje konferencję prasową w jednym z opróżnionych domów. Propaguje twardą linię. To czysta prowokacja. Uważamy, że skoro już działamy, to najlepiej załatwić wszystko za jednym zamachem. Wcześniej postępowaliśmy dość łagodnie i tylko ostrzegaliśmy. Dziś postanowiliśmy podjąć zdecydowaną akcję. Przed domem protestują demonstranci. Policja ma ich przepędzić.
18-letni Klaus Jürgen Rataj zostaje potrącony przez furgonetkę i umiera. Tragedia wywołuje szok. Lumer nie czuje się winny. Eskalację przemocy, która spowodowała tragedię, zapoczątkowało rzucanie kamieniami i stalowymi kulami. Wybijano szyby. To nie policja ponosi odpowiedzialność za przemoc, tylko druga strona. Dobry wieczór Państwu. W zeszłej niedzieli na przejściu granicznym Drewitz zdarzył się śmiertelny wypadek. Gazeta Berliner Morgenpost donosi, że 45-letni kierowca z Asendorf w Dolnej Saksonii został zabity podczas przesłuchania w koszarach NRD-owskiej Straży Granicznej. Rudolf Burkert nie został zabity, ale zmarł na zawał serca podczas przesłuchania. Śmierć kierowcy pogorszyła stosunki niemiecko-niemieckie. Dwa tygodnie później kolejna osoba zmarła na serce podczas odprawy celnej. Podróżujący zaczynają się obawiać. Nie lubię tam jeździć. Dlaczego? Bardzo się denerwuję procedurami na granicy. Cieszę się, gdy już przejadę. To jazda przez mgłę. Straszą ludzi, ale dla mnie to normalne. Przepraszam, czy to pociąg do Pankow? Muszę się tam wybrać, do Berlina Wschodniego. Od miesięcy stacje radiowe nadają przebój Pociąg do Pankow, który staje się w NRD podziemnym hymnem narodowym. Piosenkarz Udo Lindenberg w ten sposób sam zaprosił się do Berlina Wschodniego. Czy występ był świadomą prowokacją? Władze NRD nie były zachwycone. W końcu postanowiły, że Udo zaśpiewa w Pałacu Republiki. Mogę śpiewać, co chcę. Niektórzy myślą, że mogę zaśpiewać tylko konkretne piosenki i wypowiedzieć tylko wcześniej uzgodniony tekst. Lindenberg nie da się wykastrować. Wykluczone. Mogę mówić i robić, co tylko chcę. Tak naprawdę były to czcze przechwałki. Władze NRD planowały spektakl propagandowy. Rok dla pokoju. Fani czekali przed Pałacem Republiki na swojego idola. Nie mieli szans dostać biletów. Na widowni siedzieli wybrani przedstawiciele organizacji młodzieżowej FDJ. Fanom się to nie podobało. Gdy Udo Lindenberg wszedł na scenę, na zewnątrz zaczęto zatrzymywać ludzi. Piosenkarz nawet się nie zorientował. Zaśpiewam na rzecz pokoju i wszystkich mieszkańców NRD. Były też kolejne rozczarowania. Rockman nie wykonał hitu Pociąg do Pankow. Zamiast tego zaśpiewał utwór na rzecz pokoju z aktualną retoryką antywojenną. Das ist doch klar, wozu sind denn da? To przecież jasne. Po co nam te wojny? Machający ludzie należą do ponad 40-osobowej grupy obywateli NRD, którzy uciekli do stałego przedstawicielstwa RFN w Berlinie Wschodnim. Chcą uzyskać zgody na wyjazd. Wśród nich jest 13 dzieci. Oto pierwsze zdjęcia. Ujęcia można oglądać też w NRD. Dochodzi do reakcji łańcuchowej. 20-letnia Inge Albrecht już kilkakrotnie próbowała uciekać. Przyjaciółka namówiła ją, żeby spróbowały szczęścia w stałym przedstawicielstwie. Usłyszała w wiadomościach, że uciekinierzy ukryli się w gmachu przedstawicielstwa. Szybko podjęłyśmy decyzję, że też to zrobimy. Dołączyły do ponad 50-osobowej grupy. W budynku panowały straszliwe warunki. Nikt nie przypuszczał, że trzeba będzie zaopiekować się tyloma uchodźcami. Władze NRD nie godziły się na ustępstwa. Nie chciały stracić twarzy. Hans Otto Breitigam, szef stałego przedstawicielstwa, szukał rozwiązania. Był to najgorszy okres w mojej karierze. Doszło do groźnego kryzysu.
Na szczęście po 3 miesiącach udało się go rozwiązać. Inaczej ucierpiałyby stosunki między naszymi krajami i czekałby nas poważny regres. Zu einem schweren Rückschlag geführt. 26 czerwca Breitigam ustąpił pod naciskiem. Drzwi przedstawicielstwa zostały zamknięte. Złamano zasady, nie było jednak wyboru. Pod koniec lipca uzgodniono, co stanie się z 55 uciekinierami. Władze NRD zagwarantowały im bezkarność i obiecały możliwość wyjazdu na zachód. Wcześniej musieli jednak opuścić budynek. Inge Albrecht wyszła jako jedna z ostatnich. Udało jej się wyjechać do Berlina Zachodniego. Tam kolejką udała się do obozu w Marienfelde. Usiadłam obok pewnej kobiety i zapytałam ją, czy jadę w dobrym kierunku do Marienfelde. Ona wówczas wstała i bardzo głośno zapytała, czy właśnie przyjechałam z NRD. Od razu się rozpłakałam. Rok 1986. W Berlinie Zachodnim prawie wszędzie widać amerykańskich żołnierzy. Mają swoje sklepy, restauracje i kluby nocne. 19-letnia Katia Bahadori chodziła ze swoim chłopakiem do La Belle. Grali tam świetną muzykę, której jeszcze tu nie znaliśmy. Najnowsze hity z Nowego Jorku. Również w nocy 5 kwietnia Katia była w La Belle. Po 1:30 wybucha tam bomba. Zrobiło się czarno. Nic nie było widać. Popękały mi bębenki w uszach. Dlatego czułam się, jakbym znajdowała się pod wodą. Wszystko wydarzyło się szybko, a jednocześnie działo się w zwolnionym tempie. Czułam się jak we śnie. Byłam spokojna. Pomyślałam, teraz tu umrę. Sala zmieniła się w kupę gruzu. Był to najpoważniejszy zamach w historii Berlina. 3 osoby zginęły, 250 zostało rannych. Katia z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Podejrzewano, że zamachowcy przyjechali z Berlina Wschodniego. Amerykanie przypuszczali, że rozkaz zamachu wydał dyktator Libii, Kaddafi. Rok 1987. Miasto obchodzi 750 urodziny. Jubileusz świętuje się podwójnie na wschodzie i na zachodzie. Kto pokaże więcej? Rywalizację zaczyna stolica NRD, Akademią i hymnem narodowym. Również w Berlinie Zachodnim grają hymn narodowy, ten drugi. Erich Honecker nie zjawił się mimo zaproszenia, przyjechał za to kanclerz. Jestem przekonany, że podział Berlina, Niemiec i Europy nie utrzyma się w obliczu historii. Władze NRD poczuły się urażone tą wypowiedzią i odwołały zaproszenie burmistrza Eberharda Diebgena. Zamiast święta polityczne gierki. Pierwszy maja w Berlinie Zachodnim, święto pracy, festyny. Nic szczególnego się nie działo. Policjant Helmut Zarwas skończył służbę po południu. O 22:00 dostał wezwanie. Kreuzberg stoi w płomieniach. Okolice Oranienstrasse wyglądały jak po nalocie lub zamachu bombowym. Na ulicy palił się ogień. Jak w filmach science fiction płonęły samochody. Widać było jakieś przeszkody. Słychać było odgłosy kroków, wołania i krzyki. Upiorna sceneria. Jak doszło do zamieszek? Wczesnym wieczorem autonomiczni lewicowcy zaatakowali radiowóz. Uciekli potem w kierunku miejsca ulicznego festynu. Na policjantów, którzy chcieli ich zatrzymać, posypał się grad kamieni. Policja użyła gazu łzawiącego. Starcia trwały całą noc. 245 funkcjonariuszy było rannych, zatrzymano 45 wandali. Rano zaczęto oceniać straty. Straż pożarna, która z trudem interweniowała podczas zamieszek, wciąż pracuje w ruinach splądrowanego i spalonego hipermarketu.
12 czerwca prezydent Ronald Reagan przyjechał na obchody 750. rocznicy miasta. Tym razem doszło do antyamerykańskich zamieszek. Stan wyjątkowy w mieście. Policja wciąż w akcji. Odgrodziła nawet prewencyjnie dzielnicę Kreuzberg. Panie i panowie, ich ekscelencje, prezydent Stanów Zjednoczonych, pan Ronald Reagan i pani Nancy Reagan. Ronald Reagan wygłosił przemówienie przy bramie brandenburskiej. Dwa zdania skierowane do genseka Michaiła Gorbaczowa zmieniły historię Berlina. Panie sekretarzu generalny Michaile Gorbaczow, niech pan otworzy tę bramę. Panie Gorbaczow, niech pan obali ten mur. W 1989 roku wciąż ginęli ludzie. Od 1961 roku mur berliński kosztował życie ponad 130 osób. Ostatnia ofiara, Chris Gefroy, została zastrzelona podczas próby ucieczki na początku lutego. Stacja Wolny Berlin nadała. Miejsce zbrodni. Tu dwaj młodzi ludzie chcieli uciec na zachód. Po raz pierwszy od 2 lat na granicy niemiecko-niemieckiej padły śmiertelne strzały. Kilka tygodni później wydano zakaz strzelania. 9 listopada 1989 roku zachodnioberlińscy politycy mówią o przezwyciężaniu muru. Aktorka Regina Lemnitz przeczytała poranną gazetę ze zdziwieniem, wręcz z niedowierzaniem. Jako 15-latka usłyszałam z ojcem przez radio o budowie muru berlińskiego. Mur istniał przez całe moje dorosłe życie. Nie potrafiłam sobie wyobrazić jego upadku. Wieczorem odbyła się międzynarodowa konferencja prasowa. Członek biura politycznego, Günter Schabowski, powiedział. I dlatego postanowiliśmy przyjąć rozwiązanie, które każdemu obywatelowi NRD umożliwia wyjazd z kraju przez posterunki na granicy państwowej. Moi rodzice są po drugiej stronie. Mogę iść tam ich odwiedzić? Proszę przechodzić. Ja też tego dożyłem. Szaleństwo tej nocy zaczęło się na przejściu granicznym Bornholmerstrasse. Podniesiono szlaban. Regina Lemnitz występowała wieczorem w zachodnioberlińskim teatrze w komedii o Angielce, która jedzie do Grecji, by poznać nowe horyzonty. Podczas ostatniego aktu coś się zaczęło dziać za kulisami. Stało tam 6 ludzi i krzyczeli, że można przejść przez mur. Wtedy kurtyna poszła w górę. Na widowni było 460 widzów. Zaczęli bić brawo. Uciszyłam ich. Do tej pory czuję wzruszenie, gdy przypominam sobie, co im powiedziałam. Zawołałam, że teraz można jeździć nie tylko z Anglii do Grecji, ale i z Berlina Wschodniego do Zachodniego, bo otwarto mur. Wszyscy na widowni westchnęli, a potem wybiegli z teatru. Runął mur, Berlin znów jest Berlinem. Noc pełna szczęścia, noc stulecia. Wschód spotyka się z zachodem. Jeszcze tej nocy stało się jasne, że mur runął. Nie ma już muru. Nie ma już muru. Następnego dnia Willy Brandt przemówił przy bramie brandenburskiej. W 1961 jako burmistrz widział podział miasta. Zbliżyliśmy się do punktu, w którym istnienie muru traci swój sens. Gdyby w ogóle miało jakikolwiek sens. Berlińczycy znów staną się jedną rodziną. Po 28 latach Berlińczycy znów świętują razem Sylwestra.
Sierpień 1990 roku. Kanclerz Kohl spotyka się z premierem NRD de Maizièrem. Stworzono podstawy do zjednoczenia. Cztery mocarstwa, zwycięzcy z II wojny światowej, zgodziły się, żeby Niemcy odzyskały całkowitą suwerenność. Pożegnanie z Berlinem 2 października 1990 roku, w przeddzień zjednoczenia, zakończenie kontroli aliantów. Na koniec trzej komendanci miasta podpisali list do urzędującego burmistrza. Oznacza to koniec działania komendantury aliantów, powiedział brytyjski komendant Corbett, który był tego dnia przewodniczącym. 45 minut po rozpoczęciu ostatniego posiedzenia Corbett zamknął je, jak stwierdził, mocnym uderzeniem. Berlin, miasto muru, stało się miastem jedności. Historyczna chwila. 3 października o północy NRD przyłączyła się do Republiki Federalnej. Na schodach Reichstagu przemówił prezydent Richard von Weizsäcker. 329 dni po upadku muru berlińskiego Niemcy znów się zjednoczyły. Była to pokojowa rewolucja w samym sercu Europy. Berlin znów jest Berlinem. Mur należy do przeszłości. Teraz trzeba przezwyciężyć dziesiątki lat podziału. Dwie części miasta o różnej przeszłości szukają wspólnej przyszłości. Berlin staje się metropolią w zjednoczonej Europie. Wersja polska i redakcja na zlecenie Planet Plus M Studio. Tekst Monika Szpetulska, czytał Maciej Orłowski.